Witam na kanale techno.pl. Mała lodówka 60W, taka do kolana, oraz przetwornica napięcia IPS 2000S Eco Mode Azokit Digital i akumulator bitowo-żelazowo-fosforanowy VoltPulse 100. Jaki będzie czas pracy na takim zestawie? Zaraz to się okaże. Zapraszam do obejrzenia innych filmów z pomiarów czasu pracy na takiej lodówce, na zwykłych akumulatorach ułowiokwasowych, takich tańszych, troszeczkę lepszych i najlepszych. Lodówka ustawiona w trybie medium, czyli gdzieś tam po środku, jest pusta, nie będzie otwierana. Chodzi o to, żeby porównać do innych filmów. Nie chcę już tutaj dyskutować, jakie to są realne użytkowania takiej lodówki, czy będzie cieplej, czy będzie zimniej, czy będzie otwierana, czy będzie pełna, czy pusta. Nie o to chodzi. Chodzi o porównanie danego akumulatora w mniej więcej bardzo podobnych warunkach pracy. A czy to w rzeczywistości będzie czas pracy o połowę krótszy, czy tylko 20% krótszy, no to już jest inna para kaloszy. Każdy inaczej może eksploatować taką lodówkę. Dobra, przechodzimy tutaj do włączenia przetwornicy, już koniec tego gadania. Akumulatorek teoretycznie jest naładowany, bo EMS odcina ładowanie. Włączę przetwornicę na tryb. Ok, już podsumowanie. Jak długo pracowała lodóweczka na akumulatorze LiFePO 4100 z przetwornicą IPS 2000S Eco Mode 12V wersja. Lodóweczka mała do kolanka, pobór jej mocy jest to około 60W. Ustawiana na chłodzenie średnie, pusta, nieotwierana i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, tak jak już wcześniej wspomniałem, to tylko jest do porównania z innymi akumulatorami. Generalnie podobne warunki pracy niż w porównaniu do innych akumulatorów. No i proszę Państwa, mamy tutaj 2816 minut, co daje prawie 47 godzin pracy, czyli prawie 2 dni bez żadnego ładowania taka lodóweczka sobie pracowała. Realnie na pewno ona będzie krócej. Niestety nie pobija żadnego rekordu. Tutaj rekord chyba należał do akumulatora EPL 110 EuroPowera, gdzie czas pracy wyniósł 4000 ponad 100 minut, co daje ponad 68 godzin. Także tutaj nie mamy żadnego rekordu. No to tyle. A jeszcze dodam, że przetwornica była ustawiona na tryb drugi, czyli dedykowany pod pracę z właśnie lodówkami. To tyle. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale techtron.pl.